Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj trochę różnych tematów, mieszanka taka. Państwo rzeczywiście wpisują różne uwagi, bardzo ciekawe. Chciałbym, tak jak tu już zwrócił ktoś na to uwagę, na kilka wątpliwości zabrać głos. No rzeczywiście nie jest to najprecyzyjniej, najlepiej po polsku. To jest tak zwany skrót językowy. Do jakich skrótów mamy prawo? Na kilka tematów chciałbym zabrać głos. Oczywiście te tematy to wątpliwości, te wątpliwości stanowią tematy. Na tematy głos zabrać mogę, w sprawach głos zabrać mogę, na wątpliwości mogę odpowiadać, ale nie mogę zabierać na wątpliwości głosu. A zatem rzeczywiście pan Maślak ma rację i bije się w piersi. Za duży ten skrót myślowy był, za bardzo poszedłem skrótem. Będę się pilnował, właściwie będę tylko starał się pilnować. Czasami pilnowanie i staranie się, żeby się pilnować, to jest to samo, prawda? Ale kiedy mówię, będę się starał pilnować, to wtedy większą odległość między sobą a tym pilnowaniem ustanawiam i na więcej sobie mogę pozwolić, albo też jest mniej takich rzeczy, za które będę się bardzo wstydził, ale do rzeczy właśnie. Mówiąc kolokwialnie, raziło to Państwa i chyba słusznie, tym bardziej, że jest tutaj, mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem, mianowicie mówi się potocznie, ale używa się słowa niepotocznego. Mówiąc potocznie, powiedziałoby się potocznie, no ale samo słowo potocznie też nie jest za bardzo potoczne, można by powiedzieć, mówiąc po prostu, i to wtedy będzie najbardziej proste. Mówiąc kolokwialnie, nie mówimy kolokwialnie, to pierwsza rzecz. No a czy kolokwialnie może oznaczać to, co człowiek, który mówi, mówiąc kolokwialnie, chce, żeby oznaczało? Nie za bardzo. Wprawdzie kolokwialny to jest odmiana kolokwialna języka, to jest odmiana potoczna języka, ale nie we wszystkich kontekstach to kolokwialnie pasuje. Kolokwialny jako przymiotnik może być czasem stosowany, ale kolokwialnie nie jest najzręczniejszy. Nie jest to błąd, oczywiście można poszerzać tak znaczenia, no ale główna sprawa to nie jest kolokwialne. Niektórych z Państwa razi nadmiar cudzysłowów. Cudzysłów to coś takiego jak jakby. Kiedy nie jesteśmy pewni adekwatności słowa do tego, co chcemy powiedzieć, wtedy mówimy jakby. W tej jakby rozmowie, bo to jest jakby rozmowa, to co tutaj prowadzimy, ja jakby chcę Państwa namawiać do czegoś, i tak dalej. To wszystko są jakby. Jeśli serio traktujemy relacje między nazwą i rzeczą, to często mamy taką refleksję. To nie do końca pasuje. To jest tylko jakby. No albo stawiamy cudzysłów. Taki cudzysłów daje nam szansę wykręcenia się. Przecież ja nie mówię, że to naprawdę tak jest. To jest coś podobnego do tego. No ale bardzo trafnie ktoś dał przykład takiego ocudzysłowionego sonetu krymskiego, gdzie rzeczywiście cudzysłowy mogą być zastosowane, ale sprawiają, że utwór staje się komiczny. Inne pytanie, czy archaizmy powinny być w słowniku? Na pewno powinny być takie słowniki, w których będą słowa, które wyszły z użycia. Z całą pewnością tak powinno być i tak jest. Natomiast czy w słownikach wielkich polszczyzny? No myślę, że w znacznej mierze powinny być, ale w słownikach współczesnego języka, tak często słowniki się nazywają, umieszczają to słowo współczesny w tytule, już oczywiście nie. Najczęściej we wstępie dowiadujemy się, z jakiego okresu jest to materiał, są to słowa. Inna sprawa, że przecież archaizmów używamy i dzisiaj. I na pewno zdarzają się ludzie, którzy mówią i że, to był jeden sam z przykładów, na przykład stylizując czasami, mnie to też trochę raziło, nawet taka sztubacka moda na archaizowanie, na przykład w zaproszeniach. Nie jest to specjalnie udane, ale są te archaizmy używane. Ja jestem za tym, żeby w słowniku było jak najwięcej, dlatego lubię taki słownik zwany słownikiem warszawskim, gdzie są takie słowa, które być może nigdy nie były używane, ale mogły być użyte.
To rzeczywiście można się, jest się w czym pogrzebać. Państwo prawne czy państwo prawa? Oczywiście prawnicy na pewno rozumieją to bardziej precyzyjnie. Dla mnie państwo prawne byłoby raczej takim, które prawnie istnieje, jest jakoś legitymizowane. Państwo prawa byłoby takim państwem, w którym prawo rządzi. Oczywiście czasem to ma charakter takiego skrótu, takiej figury stylistycznej czy retorycznej, gdybyśmy na przykład mówili państwo uczonych albo państwo młodzieży. To byśmy wskazywali, że uczeni pełnią jakieś szczególne role w tym państwie, a młodzieży jest na przykład bardzo dużo i też ma coś do powiedzenia. Na przykład. Albo państwo tysiąca jezior. No tak, to już byśmy raczej powiedzieli o krainie, nie o państwie. No to raczej nie zależy od ustroju administracyjnego. Ale mówiąc państwo prawa, myślimy, że prawo tam rządzi i dobrze, i tak chyba powinno być. I kiedy ja chcę podkreślić, że w moim państwie reguły prawa są przestrzegane, to bym raczej powiedział państwo prawa. Przepraszam, jeszcze w związku z tym, czy społeczeństwo informatyczne, czy informacyjne. Informatyczny to od informatyka, na co wskazał jeden z blogowiczów. Informacyjny to informacja. Przypuszczam, że częściej chodzi o informację niż o informatykę, choć być może chcemy czasami podkreślić, że informatyka jest na wysokim poziomie w tym kraju, wtedy byłoby informatyczne. Wojna i mir. Czy ten mir to, czy wojna i mir, czy mir to tyle co pokój, czy tyle co świat? A gdybyśmy w polszczyźnie, przecież też wyraz pokój jest wieloznaczny, gdybyśmy zatytułowali książkę dużo mniejszych znacznie ambicjach zapewne Kuchnia i pokój, to wtedy bylibyśmy przekonani, że nie chodzi o ten pokój ogólnoświatowy na przykład, czy o pokój, który jest przeciwieństwem wojny, ale o pomieszczenie, jakąś salkę. A gdybyśmy mieli tytuł Wojna i pokój, no właśnie, tu chyba jednak ciąży to ku pewnej opozycji. Opozycją czy antonimem dla wojny jest jednak pokój. Ale uwaga, wieloznaczność często bywa wykorzystywana w języku. Bywa wykorzystywana też przez pisarzy, może nawet częściej. I to, że ten mir to i świat, i pokój, na pewno to stoi tutaj także wykorzysta. Więc pokój trzeba tłumaczyć, ale szkoda, że tej wieloznaczności nie możemy w tytule oddać. A Tolstoj mógł ją akurat wykorzystać. Bardzo ciekawe są uwagi Państwa na temat oprócz, że ma to przeciwne zupełnie znaczenie. Dam jeszcze wyrazistszy przykład. Oprócz Janka przyszli tam Józef i Bazylii. Oprócz Janka przyszli tam wszyscy. W pierwszym przypadku Janek był, w drugim przypadku Janka nie było, choć i w jednym i w drugim przyszli jacyś ludzie. My mówiąc oprócz, mówimy w istocie o naszym sposobie myślenia o świecie, a nie o rzeczywistości. Myślimy, nie myślę teraz o Janku, nie mówię teraz o Janku, przyszli wszyscy. Nie mówię teraz o Janku, przyszedł Paweł i Bazylii. No, nie mówię o Janku, ale Janek przyszedł. Jednak ten komunikat przekazuje. Bardzo to ciekawy przykład i bardzo trudno nauczyć cudzoziemców znaczenia takiego słowa. Mamy takie słowa przecież, jednak właśnie oprócz, które wytłumaczyć jest czasem dość trudno. Z zainteresowaniem czytałem o laczkach. U nas w domu się laczki także nosiło, ale to wszystko Państwo już powiedzieli, co można na ten temat powiedzieć. Natomiast dyskusje wywołały zajęcia i ćwiczenia. No właśnie, ćwiczenia. Jeśli mam jedne ćwiczenia i drugie ćwiczenia, to czy mogę powiedzieć, że mam dwa ćwiczenia, czy dwoje ćwiczeń, czy dwie pary ćwiczeń, czy dwie coś tam ćwiczeń. Zwyczajowo także prowadzę zajęcia i prowadzę ćwiczenia, choć rzadko, raczej wykłady w tej chwili, ale prowadzę ćwiczenia. Rzadko zdarza się mówić inaczej niż dwa ćwiczenia, trzy ćwiczenia. Być może dlatego też, że słowo ćwiczenie normalnie ma liczbę mnogą, ćwiczenie w liczbie pojedynczej. Na przykład jeśli powiemy, że ktoś kogoś ćwiczył, na przykład to ćwiczył, to było to jedno ćwiczenie, a potem drugie ćwiczenie, to były dwa ćwiczenia i to było wszystko w porządku. Raz i drugi raz został ktoś ćwiczony, ale właściwie już oćwiczony. No ale tutaj pojedyncze
Jednostka się nazywa już ćwiczenia w liczbie mnogiej. Mimo wszystko chyba powiemy i tak mówimy, ktoś zresztą zaznaczył, chyba pani Kakasia, że mówi się dwa ćwiczenia, trzy ćwiczenia i tak już jest przyjęte, mimo że jedne to także ćwiczenia, a nie ćwiczenie. Ale jak jest z warsztatami? Tutaj już ta tradycja nie działa, bo i tak nazywane są czasami zajęcia na uczelni chociażby i prowadzę warsztaty. Prowadzę raz warsztaty, potem drugi raz drugie zajęcia o tej nazwie. Czy prowadzę dwa warsztaty? Pewnie tak się utrze z czasem, choć to już jest bardzo dziwne, bo jeden przecież warsztat, a to pojedyncze też są warsztaty. Dwa razy prowadzę warsztaty, staram się jakoś wykręcić, ale nie mogę tutaj zaproponować niczego poza zwyczajowym, albo w przyszłości zapewne zwyczajowym, choć może nie do końca logicznym, odmienianiem w liczbie mnogiej, choć pojedyncza tutaj jest także mnogość. To pewien paradoks, ale myślę, że Państwo dobrze to rozumieją. Oburzyło kogoś sformułowanie, że coś jest bliskie zeru. Powinno być bliskie czego? Zera, a równe czemu zeru. Otóż kiedyś mówiło się także bliski czemuś, czy bliski komuś. O, kiedy powiem, on mi jest bliski, to ja myślę, że on jest bliski komu mnie, on tobie jest bliski, prawda? I mamy tutaj celownik, a jeżeli celownik, no to oczywiście bliskie komu czemu zeru. I dlatego bliskie zeru nie powinno być potępiane. Bliskie zera jest oczywiście częstsze, ale bliskie zeru także i w znaczeniu tym emocjonalnym, emocjonalnej bliskości i w znaczeniu bliskości fizycznej, przestrzennej. To było bliskie zeru, czyli temperatury tak właśnie mogą w moim przekonaniu być tak odmieniane. Bardzo mi się także podoba myk i nie tylko pani Chylińska, której oczywiście odwagę językową podziwiam, ale którą nie zawsze pochwalam. Może tak bym powiedział. Myk, czyli nie jakiś tam chwyt czy coś takiego, a to jest bardzo dobry. Taki myk to był. Rozumiemy, o co chodzi. Taki był unik, no niezupełnie unik. Taki greps, no niezupełnie greps. Taki myk. Taki czyn, takie zachowanie, które pozwalało na trochę większą może swobodę. Myk. Bardzo dobre. No i jeszcze jedno gramatyczne, bardzo lubię gramatyczne pytania i problemy, mimo to czy mimo tego. Ciekawe, że w tłumaczeniach na przykład pisarzy rosyjskich najczęściej znajdujemy najczęściej mimo jego na przykład złe zachowanie, lubiono go. Nie mimo jego złego zachowania. To spotykamy w tych dawnych tłumaczeniach i czasem jeszcze można spotkać gdzie indziej, akurat tam tego widziałem najwięcej, może gdzie indziej, także to jest. Dzisiaj już tak nie mówimy. Mówimy raczej mimo jego złego zachowania, mimo czego. Ale jeśli chodzi o te zaimki, to jest trochę inaczej i mimo to spotykane jest o wiele częściej. Ja nie będę teraz się nad tym rozwodził, ale wskażę na inne jeszcze takie sytuacje. Nie mam czegoś, nie mam niczego, ale jeżeli nie mam niczego, to powiem raczej nie mam nic, niż nie mam niczego. I tutaj zarówno ta forma miernikowa, jak i dopełniaczowa będzie używana. Dopełniacz i miernik często się wymieniają. Dopełniacz to taka negacja, można powiedzieć, miernika. On jest, jego nie ma. To książka jest, książki nie ma. I to jest mianownik. Miernik. Przepraszam, to jest mianownik, dopełniacz. To jest normalna gramatyczna wymiana. Ale jest też wymiana miernik, dopełniacz. Czytanie książki na przykład, to jest dopełniacz, ale czytam książkę. Czytam książkę, a nie czytam książki. Znowu negatywność dopełniacza tutaj wychodzi. Dopełniacz jest negatywny czasem wobec mianownika, czasem wobec miernika. Może dlatego też pojawiają się bardzo ciekawe zjawiska. Na przykład szukam czegoś. Bo nie mam tego, ale dzisiaj często słyszymy, szukam coś, potrzebuję czegoś, ale czasem potrzebuję coś, używam czegoś, ale czasem używam coś. To coś miernikowe wskazywałoby, że ludzie raczej widzą tę dobrą stronę, że oto coś mają, już coś znaleźli, potrzebują i właściwie prawie mają. A dawniej jeszcze mówiący starsi
myślą, że to jednak jest dopełniacz, bo jeżeli potrzebuję, to nie mam. Jeżeli nawet używam, to też jakoś tam to jest związane z tym dopełniaczem. Proszę Państwa, o wielu rzeczach dzisiaj trudno będzie pewnie panu Markowi zapisać, o czym dzisiaj pewnie też chciałby napisać mieszanka językowa. Może napisać także o wszystkim, do tego by się chciało dodać i o niczym, ale może nie o niczym, o różnych rzeczach. To pewnie by tak było, rozmaitości. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam.